Chociaż trudno nazwać to świątynią, bo wszystko jest pod gołym niebem. Takie małe miasto, można powiedzieć. Wokół tyle informacji, różnych hieroglifów, rzeźb, płaskorzeźb, że głowa lata wokół i ciężko złapać wszystko naraz. Trzeba tutaj spędzić bardzo dużo czasu, żeby dokładnie przyjrzeć się tym zabytkom. Ale tutaj się czuje historię. Masz świadomość, że stąpasz po kamieniach, po których chodzili starożytni Egipcjanie. Że tutaj jakieś tętniło życie, że byli kapłani, wierni. Przechadzał się na pewno faraon z rodziną. Piękne miejsce. Żywa historia, można powiedzieć. Żywa życiem turystów, co prawda. O, obeliski widzicie? Ten obelisk jest z granitu. Na całej jego powierzchni widać pionowe hieroglify. Kiedyś miałem grę wideo, która taka typu Doom, której akcja toczyła się właśnie w Karnak, tylko to było za czasów właśnie starożytnego Egiptu. A teraz jestem tutaj w czasach współczesnych. Tylko no, na szczęście nie ganiają mnie różne duchy, mumie i inne potwory. Gdzie moja rodzinka? Mamy w tej chwili trochę wolnego czasu, 45 minut. Jest czas na zdjęcia. Filmy, ta, Tymek. Robi za fotografa. Bez kotów wyjazd nie byłby zaliczony. Powtórzę znowu. Koty znajdą mnie wszędzie. Oj, 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 oj. No. Jesteśmy w pierwszym z pięciu grobowców. Samo wejście do grobowca. Ściany przy wejściu są pokryte setkami hieroglifów. Thank you.